Przed pokojem w Polanowie w 1634 roku miała miejsce wojna smoleńska, która zaczęła się w 1632 roku i skończyła w 1634 roku. Będącą częścią szerszego konfliktu między Rzeczpospolitą Obojga Narodów oraz Carstwem Rosyjskim w pierwszej połowie XVII wieku. To główne wydarzenie poprzedzające pokój skupiało się na próbie odzyskania Smoleńska przez Rzeczpospolitą. Po podpisaniu pokoju skutki dla Rzeczypospolitej były: utrata Smoleńska na rzecz Rosji, zmiany terytorialne, w tym utrata obszarów, w tym części Ukrainy i Inflanty. Dla Carstwa Rosyjskiego skutki były: zachowanie zdobytych terytoriów, w tym Smoleńska i części Ukrainy, formalne uznanie suwerenności nad Ukrainą i Inflantami. Warto podkreślić, że ten pokój nie zakończył konfliktu między Polską a Rosją, a w późniejszych latach pojawiły się nowe wojny.